Ojcze, czy ty nigdy nie skłamałeś? Ojciec siedział w wielkim fotelu. Na nogach miał wygodne pantofle, a na wprost niego na półce leżała książeczka z codziennymi rozmyślaniami. Mamusia i Ela były zajęte w kuchni. Teraz jest właściwa chwila, aby zadać to pytanie pomyślał Heniek. Powiedz mi, tato, czy ty rozumiesz wszystko, co jest napisane w Biblii? Zaczął. Ojciec roześmiał się głośno i powiedział: Nie, tego chyba żaden człowiek nie może o sobie powiedzieć. Ale to, co jest dla mnie konieczne, rozumiem dobrze. Ale przecież trzeba koniecznie wiedzieć, czy się pójdzie do nieba, czy do piekła. Na pewno, ale jeśli chodzi o tę sprawę, to wiem, że jestem uratowany. Heniek odczekał chwilę, a potem zaatakował ojca: Czy ty jeszcze nigdy nie skłamałeś? Nie byłeś nigdy tchórzem? i dodał przecież każdy człowiek kiedyś zgrzeszy. Czytaliśmy teraz w Biblii, że tchórze i kłamcy pójdą do piekła. To prawda, Henku, że wiele ludzi jest zbyt bojaźliwych, aby opowiedzieć się za Chrystusem, wolą zgubę niż odmianę swojego myślenia. Naturalnie, ja także zgrzeszyłem i powinienem ponieść karę. Lecz ja dlatego oddałem swoje życie Jezusowi. Że on na krzyżu wszystkie moje grzechy wziął na siebie. Poniósł na krzyż moją winę i karę. Pamiętasz jeszcze szybę okienną, którą stłukłeś? Wtedy za ciebie zapłaciłem. Dzięki temu sprawa została z naszym sąsiadem załatwiona. Tak też Pan Jezus zapłacił za nas wszystkich na krzyżu. On oddał za nas swoje życie. Czy wiesz, Heńku, że tę łaskę może otrzymać tylko ten, kto swoje życie oddał panu Jezusowi? Kto chce obstawać przy swoich grzechach, albo postępować tak, jak gdyby nie zgrzeszył, ten nie jest wierzący. Ale kto zaufał Jezusowi, ten jest uratowany. Pan Jezus bowiem sam powiedział: Kto wierzy we mnie, nie zginie, lecz ma życie wieczne. Tato. Zapytał cicho Heniek: Czy ty zawsze tak wierzyłeś? Nie, Heniku. Ale każdy musi się raz zdecydować. Ty także. I wierzę, że Pan Bóg także Tobie wskaże drogę. Później w ciszy pokoju zgięli kolana. Ojciec i Heniek. O co modlił się Heniek? Wie oprócz Ojca tylko sam Pan Jezus. Henryk dobrowolski klęczał przed tym, który go uratował, który także dla niego wszystko dobrze uczynił, i Heniek podziękował mu.